zmieniając pas ruchu, masz pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi z prawej strony. Żeby doszło do konieczności wprowadzenia tej jazdy na suwak, to pamiętajmy, że musi być znaczne spowolnienie ruchu. Ja Państwu to tłumaczyłem w ten sposób, że musi być korek. Musi być zator. Wszystkie pasy, i ten kończący się, i ten przejezdny, musi być spowolnienie ruchu i dopiero wtedy mamy obowiązek, poruszając się tym przejezdnym pasem ruchu, puścić jeden pojazd bądź jeden zespół pojazdów. Tak? Dopiero wtedy. Poza tym też zmieniając pas ruchu, zawsze musimy zachować szczególną ostrożność. Tego obowiązku z nas nie zdjęto.